Emilia Powłocka, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest nasz piątkowy poranek z programem Polska na Dzień Dobry. Już teraz czas na kolejnego gościa, a jest nim pan Artur Dziambor, poseł Konfederacji, z którym łączymy się już teraz. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, czy słyszymy się? Proszę kilka słów wstępu, gdzie się pan znajduje? Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Słyszymy się oczywiście. Jestem już w Sejmie, w takiej bocznej sali, w której czasami się tutaj spotykamy, żeby sobie pokonsultować nadchodzące głosowania. A już o 9:00 dzisiaj zaczynamy sesję głosowań, chyba od wyboru przewodniczącego Komisji do Spraw Pedofilii. Także dosyć ważne głosowanie. Bardzo ważna komisja, bardzo ważne głosowanie, ale my zaczniemy od, bo dzisiaj piątek, więc piątek to jest zawsze takie trochę podsumowanie polityczne tygodnia, dlatego zaczniemy dzisiaj od zatrzymania znanego polityka Platformy Obywatelskiej, teraz już obecnie Sławomira N., i takich dwóch narracji, które toczą się wokół tego zatrzymania. Z jednej strony określenie złote dziecko Platformy Obywatelskiej, a z drugiej strony takie słowa obrony, że jest to kwestia, że jest to sprawa polityczna. Jaka jest pana opinia na ten temat? Czy tak, jeżeli chodzi o złote dziecko Platformy Obywatelskiej, to jest chyba bezsprzeczne. Sławomir Nowak był przez wiele lat czołowym politykiem Platformy, prawą ręką Donalda Tuska. Pochodzi z Gdańska, tak, więc też z mojego terenu, i wiem doskonale, że Sławomir Nowak był jednym z takich ludzi, którzy rządzili w Platformie Obywatelskiej przez bardzo długi okres. Był też ministrem, a zakończył swoją karierę za jakieś śmieszne niewpisanie zegarka do zeznania majątkowego, więc też tam jest kwestia tego, co tam się zadziało dziwnego, że za jakiś zegarek musiał zakończyć karierę. Natomiast teraz, w tym momencie, oczywiście, że Platforma Obywatelska będzie robiła z tego sprawę polityczną, dlatego że jest to człowiek Platformy Obywatelskiej, jest jednoznacznie z nią kojarzony, więc dla nich jest to jakiś oręż do walki politycznej również, żeby pokazywać, że PiS ich jakoś tam nęka, bije i ściga. Ale my przede wszystkim mało wiemy jeszcze o tej sprawie. Tylko jedna rzecz, która mnie zastanawia, to jest to, że on jednak został zatrzymany. Gdyby było tak, że on został zatrzymany, przesłuchany i wypuszczony, to moglibyśmy domniemywać, że jakąś pokazówkę chciała tutaj zrobić jedna czy druga służba. Natomiast w związku z tym, że zastosowany został areszt, czyli jest podejrzenie, że będzie na wolności mataczył w swojej sprawie, to znaczy, że te dowody tam muszą być naprawdę ciężkie i ja bym chciał, żebyśmy je jak najszybciej poznali. A co do polityczności tej sprawy, to ja bym bardzo chciał, żebyśmy przestali o tym rozmawiać w taki sposób, że to jest sprawa polityczna, gdy jakiś polityk jest domniemanym na razie jeszcze przestępcą. Ponieważ politycy to również są ułomni ludzie i wśród polityków jest mnóstwo ludzi, którzy mają pokusy, a niektórzy z nich niestety tym pokusom ulegają. Ja bym bardzo chciał, żeby przestali być świętymi krowami. Mówiłem to na mównicy sejmowej tydzień temu, że czekam, aż Zbigniew Ziobro zacznie tych nieuczciwych polityków ścigać uczciwie, tak jak powinien, a nie w imię zasady: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Panie pośle, kolejna ważna kwestia w tym tygodniu, tutaj do sprawy Sławomira na pewno będziemy jeszcze wracać, bo sprawa jest rozwojowa. Powiedzmy o budżecie Unii Europejskiej na lata 2021-2027, bo to był chyba najważniejszy news tego tygodnia, powrót premiera Mateusza Morawieckiego z Brukseli i ten budżet, te pieniądze, które Polsce się udało wynegocjować. Czy pan to traktuje jako sukces polskiej dyplomacji? Obiektywnie, jeżeli jest tak, że my mniej wpłacamy, a więcej wyciągamy, to zawsze trzeba się cieszyć, bo to oznacza, że jesteśmy do przodu. Więc obiektywnie, finansowo, kwotowo nie można tego krytykować, ponieważ rzeczywiście, jeżeli uda się te wszystkie pieniądze wyciągnąć, bo to jest kolejna kwestia, to wtedy można stwierdzić, że budżetowo będziemy do przodu. Inna sprawa, jakie są koszty z tym związane, bo to tutaj już niestety jest różnie. Niestety również jest to kredyt, który będzie trzeba w pewnym momencie spłacić. Kredyt, który bierzemy wspólnie z innymi państwami Unii Europejskiej, z którymi niestety też często nie jest nam po drodze, to też trzeba brać pod uwagę, szczególnie że ten kredyt to on będzie spłacany już przez najprawdopodobniej inny rząd po innym rozdaniu, więc łatwo jest podejmować takie zobowiązania.
to nie był jakiś wybitny sukces polskiej ekipy tam na tym spotkaniu, szczególnie, że cały czas jeszcze zastanawiamy się nad tym, jak będzie połączone to budżetowanie z tak zwaną praworządnością, cokolwiek to w tym momencie oznacza, bo pewnie inną rzecz oznacza to dla Unii Europejskiej, a inną rzecz dla nas. Więc myślę, że ta dyskusja będzie jeszcze trwała. Ona w tym momencie jest w Parlamencie Europejskim. My tego niestety nie śledzimy na bieżąco tak, jak powinniśmy, ponieważ relacje mediów z obrad Parlamentu Europejskiego są bardzo, bardzo zdawkowe, więc myślę, że tam powinni być w tym momencie reporterzy wszystkich możliwych mediów, żeby przekazywać nam, jak wygląda sytuacja, po to, żebyśmy po prostu mieli jasność co do tego, jaka będzie przyszłość tych na razie wstępnie wynegocjowanych pieniędzy. Panie pośle, pan wspomniał o tej kwestii praworządności, te zapisy, te konkluzje, one są dosyć niejasne. Właściwie też samo słowo praworządność, co ono miałoby oznaczać, o jakie tutaj konkretnie działania chodzi? Czy pan sądzi, że w przyszłości możemy mieć z tym problem, właśnie z kwestią praworządności, a finansowania, że ten temat jeszcze się pojawi? Ja pod tym względem akurat jestem dokładnie w tym samym miejscu, w którym jest Prawo i Sprawiedliwość. Ja uważam, że władzom Unii Europejskiej wara od tego, jak my sobie w Polsce budujemy nasze prawo. Od tego są nasi obywatele, Polacy, którzy wybrali demokratycznie władzę Prawa i Sprawiedliwości, z którą ja się nie zgadzam, którą ja krytykuję, co do której ja jestem w opozycji, ale jednak to Polacy zdecydowali, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość ma rządzić i Prawo i Sprawiedliwość rządzi w taki sposób, w jaki Polacy, którzy ich wybrali, się zgodzili. Natomiast Unia Europejska w tym momencie zaczyna udawać to, co my zawsze ostrzegaliśmy, przed czym my ostrzegaliśmy. Unia Europejska zaczyna sama siebie traktować jako super państwo, które zarządza tymi gminami, które ma tutaj pod sobą, i Polska musi się dostosować, bo inaczej to będzie bardzo, bardzo źle. Ja się na to nie godzę. Cieszę się, że nasze stanowisko jest takie, że po prostu Polska się nie godzi na dyktat Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o budowę prawa, o sądownictwo, o to, w jaki sposób tutaj jest właśnie wszystko tworzone w tej dziedzinie akurat konkretnej. No jak powiedziałem, pod tym względem się z naszym rządem zgadzam i mam nadzieję, że nie ustąpią. To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby Komisja Europejska mówiła nam, w jaki sposób my mamy tutaj tworzyć swoje prawo, bo jest tylko jeden sposób, w jaki Unia Europejska jest w stanie to zaakceptować. No nie na to się umawialiśmy, chociaż jest to oczywiście negatywne pokłosie tego, że po drodze były traktaty typu traktat lizboński, którego trzeba było nie podpisywać, czy same warunki wejścia do Unii Europejskiej, w których my właściwie po prostu byliśmy cali szczęśliwi, że wchodzimy do tego klubu, nie do końca patrząc na to, jakie warunki będziemy musieli spełnić. Czy to oznacza, że pan jest tutaj eurosceptyczny w perspektywie kolejnych kilku lat? Czy ja jestem uniosceptyczny od samego początku? Ja po prostu uważam, że Unia Europejska taka, jaka jest w tym momencie, w taki sposób zbudowana, jest złym tworem, biurokratycznym potworkiem, który powinien zostać zlikwidowany. Nie potrzebujemy tego Parlamentu Europejskiego, tych Komisji Europejskich wszystkich, tej Rady Europy i tak dalej. My potrzebujemy po prostu wolnych granic. My potrzebujemy powrotu do tego, czym kiedyś było EWG. I niektóre środowiska polityczne eurosceptykami. To nie jest żaden eurosceptycyzm. Nam akurat przejeżdżanie przez granice nie gwarantuje Unia Europejska, tylko Schengen, którego nikt nie neguje. Natomiast co do Unii Europejskiej, no to tak jak powiedziałem, powinniśmy dążyć do tego, żeby to przestało być superpaństwo. Tylko żeby tak się stało, to tak zwane środowiska uniosceptyczne we wszystkich państwach Europy muszą wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego, bo tylko poprzez stworzenie większości w parlamencie będzie można jakoś wpływać na kształt Unii Europejskiej. Tego byśmy chcieli. To jest pieśń przyszłości. Natomiast w tym momencie jedyne, co możemy robić, to po prostu pokazywać uniodemokratom, że my się po prostu na taki dyktat nie zgadzamy.
Panie pośle, jeszcze niewiele czasu właściwie nam zostało do końca, dlatego chciałam jeszcze poruszyć takie kwestie bardziej lokalne, kwestie sesji Rady Warszawy i wczorajsza zapowiedź tego, że prezydent Rafał Trzaskowski w sierpniu zgłosi ten postulat, tą propozycję utworzenia ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego, prawdopodobnie w zamian za ulicę Armii Ludowej w Warszawie. Czy pana zdaniem do tego w końcu dojdzie? Czy ta obietnica zostanie spełniona? No, prezydent Warszawy ma za sobą większość w Radzie Miasta, więc myślę, że jeżeli coś takiego zostanie złożone, to szybko do tego dojdzie. I ja się cieszę, ponieważ tak powinno być. Powinniśmy w ten sposób uhonorować naszego prezydenta. Lech Kaczyński był również i moim prezydentem przecież, także ja się cieszę, powinno do tego dojść jak najszybciej. Ja jestem z Gdyni. Gdyni prezydentem takim uwielbianym przez gdynian była świętej pamięci Franciszka Cegielska. Franciszka Cegielska ma swój węzeł w samym środku Gdyni, bardzo, bardzo popularne miejsce, przez które większość gdynian, gdy jedzie do pracy, myślę, że wszyscy pamiętamy właśnie Franciszkę Cegielską jako cudowną prezydent, która pozwoliła nam na naprawdę bardzo szybki rozwój. Więc nie ma w tym absolutnie niczego złego. Ja się dziwię, że do tego nie doszło wcześniej. Trzeba było kampanii wyborczej, żeby padła konkretna obietnica. Bardzo dobrze, że zostanie spełniona. Liczę na to i czekam. O, no proszę, ja także jestem urodzona w Gdyni, więc tutaj ten sam region. Nie wiedziałam, że pan także jest z Pomorza, z Trójmiasta, ale jeszcze jedna kwestia ważna na koniec. To jest kwestia tego głosowania o godzinie 9 tej komisji do spraw pedofilii. Takie pytanie w końcu, bo przecież czekaliśmy na to dłuższego czasu. Nie, znaczy tak, w końcu rzeczywiście jest tak, że mamy tą komisję do spraw pedofilii. Niestety nie udało się wprowadzić kandydata, o którego walczyliśmy. Myślę, że był dosyć naturalnym i najbardziej naturalnym i oczywistym kandydatem, czyli ksiądz Isakowicz-Zaleski, którego większość Prawa i Sprawiedliwości nie poparła. Teraz dzisiaj będzie zaprzysiężenie członków tej komisji, a później będzie wybór przewodniczącego tej komisji, więc tutaj też już trzeba było podjąć jakąś decyzję i będziemy głosować. Zobaczymy, kto tym przewodniczącym zostanie. Zaraz później mam nadzieję, że ta komisja jak najszybciej się ukonstytuuje i zacznie działać, chociaż oczywiście tutaj muszę powiedzieć, że liczę troszkę również na państwa, żeby te komisje pokazywać, ponieważ ksiądz Isakowicz-Zaleski nie tyle swoim świadectwem, myślę, pokazał, że jest najbardziej odpowiednią osobą, żeby zasiadać w tej komisji. Niestety w niej nie będzie, ale on był też gwarancją tego, że ta komisja będzie medialna. A to jest sprawa, którą powinni obserwować Polacy. Moja największa obawa jest taka, że ci członkowie, którzy zostali do tej komisji wybrani, są na tyle anonimowi, że prace tej komisji zaginą gdzieś tam w gąszczu różnych wiadomości i na pewno nie będą taką sensacją, jak te sensacje, które codziennie wywołują nam różne spory polityczne. Liczę gorąco również na państwa stację, że będziecie te prace relacjonować po to, żebyśmy wszyscy dowiadywali się, co tam się dzieje. Panie pośle, i tutaj stawiamy kropkę. Rzeczywiście to jest bardzo ważna kwestia i będziemy na pewno do niej wracać. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego dnia i jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego, pozdrawiam. I państwu oczywiście także bardzo dziękuję. To jest poranek z programem Polska na Dzień Dobry. My się jeszcze nie żegnamy, pozostajemy z państwem przez około pół godziny, ponieważ czas na kolejną rozmowę. Moim gościem będzie pan Krzysztof Krzemiński z Stowarzyszenia Odra Niemen i porozmawiamy na temat akcji poniekąd związanej z kulturą. Chodzi głównie tutaj o dbanie o groby na cmentarzu wojskowym, na wojskowych Powązkach i wielkie sprzątanie, którego już kolejna edycja. Porozmawiamy na temat tej akcji. Zapraszam państwa serdecznie. Do zobaczenia.